moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kanale Skrzydła Mazowsza. Jest kolejny dzień sierpniowy, dzisiaj 17, godzina 5.35. Zbliżam się do Starej Brzuzy, do startowiska. Przyjechałem rano polatać, miały być mgiełki, zobaczymy, czy faktycznie będą. Bo już jakiś czas nie latałem, no ale jest możliwość, no to trzeba się wybrać w powietrze. Już niedługo chmieloty, bo już po niedzieli, w czwartek wybieram się do Krasnego Stawu, żeby się z Wami spotkać. Tak, tutaj prezes przekazywał, jest praktycznie już chyba 120 osób zarejestrowanych, nadal ta liczba rośnie. No i w tym roku będzie pobity rekord. A my widzimy się już na startowisku. No i jesteśmy na startowisku. Piękny wschód słońca. Chmurki bardzo ładnie się prezentują, choć są wysoko. To dają dodatkowo uroku. Wiaterek praktycznie nijaki, miał być 1 metr na sekundę do 3 w porywach. Wszystko się zgadza, tak jest. Trawka elegancko wystrzyżona, tak jak powinna być. No a to jest, przypuszczam, mój ostatni lot przed mielotami, ponieważ dzisiaj już wieczorem u nas zapowiadają tutaj w centralnej Polsce deszcze dosyć obfite i burze. No i jutro niedziela również deszcze, poniedziałek deszcze. Do środy jestem w pracy, no a w czwartek urlop, no i jestem już w Krasnym Stawie. Tak więc sprzęt prawie rozstawiony. Zaokładam śmigło, rozstawiam skrzydło i w górę. Dobra, jestem wyszpejony. Wiatr delikatnie się zmienił, bo o 90 stopni. Tak więc będę startował delikatnie pod górkę. No moi drodzy, zaraz startuję. Bez wietrzu warto jest dodać troszeczkę gazu, podmuchać w skrzydło, żeby ono dynamicznie wstało. Rozpędzamy się. Chwila, nawet pod górkę, jak zobaczyliście, można wystartować. Robimy mały krąg nadlotniskowy, przelatuje z Lopasa, no i odlatuje w kierunku działki Janusza, z którym latam, którego również znają ci, co oglądają moje filmy. No i lecąc w kierunku działki Janusza, zauważyłem pole kukurydzy, no i nie mogłem sobie odmówić przelecenia nad tym polem. Zszedłem nisko, no i dolatując do Alei Lipowej, dałem gazu, żeby troszkę bardziej wznieść się, przelecieć nad drogą. No i również po drodze zauważyłem samolot rejsowy na wysokości 3,5 tysiąca metrów, który właśnie wystartował z lotniska w Warszawie. Będąc w odwiedzinach u kolegów pilotów, nie zapominamy zawsze pomachać skrzydłami. Piloci latający z samolotami, które mają skrzydła sztywne, machają, przechylając się raz w prawo, raz w lewo. I to samo my również, lecąc na motoparalotni, bujamy się jak w wahadle, pozdrawiając kolegów. Pomachawszy Januszowi, postanowiłem polecieć pod wiatr, tak żeby już później wracać z wiatrem. Lecę w kierunku miejscowości Cecylówka Bluzka, Wólka Bluzka, do punktu Foxtrot, miejscowości przejazd. No i postanowiłem jeszcze troszeczkę poćwiczyć, pobawić się skrzydłem. Zawsze to lepiej wykonać na większej wysokości. Jest to znacznie bezpieczniejsze i więcej czasu na reakcję. Raz, dwa, trzy, raz. Pamiętajcie, nie róbcie tego sami w domu. Jeżeli chcecie nauczyć się latać w ten sposób i chcecie, aby wszystko było tak, jak powinno być, bezpiecznie, najlepiej zapisać się na kurs SIF. No i będąc w rejonie miejscowości przejazd, wleciałem już nad Puszczę Kozienicką. No i chciałem Wam pokazać w rezerwacie przyrody Ponty Dęby, zbiornik wodny Żalski Łuk. Postanowiłem zadzwonić do FIS-u, do Warszawy, do kontroli obszaru, no i zapytać, czy dostanę pozwolenie na przelot w rejonie pionek. Zadzwoniłem i kontroler był zdziwiony, że relacja telefoniczna jest czysta, klarowna. Wypytał, co zrobiłem, że tak dobrze słychać.
Krótko wytłumaczyłem. No i po przedstawieniu moich planów, czyli dolecenia do pionek, dostałem pozwolenie na przelot północnym trawersem, tak żeby nie wlatywać w strefę, do wysokości 200 metrów, no i z planem powrotu do Brzuzy. Tak też zrobiłem, co możecie zobaczyć właśnie na filmie, że nie wlatywałem nad miasto, tylko boczkiem przeleciałem i postarałem się Wam pokazać miejsca, w których jeszcze nie byłem. Ominąwszy pionki, doleciałem do miejscowości Januszno, gdzie tutaj widzicie na dole stawy w Janusznie, wieś Krasna Dąbrowa. No i zawracam, w oddali jest miejscowość Laski, Kamyk. No i znowu pode mną oczyszczalnia ścieków w pionkach. Po lewej stronie Kamyk, ulica Zwoleńska, no i po drugiej stronie torów przy ulicy Zwoleńskiej targowisko. Dzisiaj sobota, więc dzień targowy. Tutaj po prawej stronie widzimy dużą polanę mieszczącą się za osiedlem Leśników. Jest to dobre miejsce na lądowanie przygodne. Staram się zawsze latać właśnie w takich miejscach, gdzie można bezpiecznie wylądować. No i wracając już do startowiska, lecę północnym trawersem pionek, po lewej stronie mam pionki i strefę MCTR-u i CTR-u, jako Papa Romeo Alfa, strefę Radomek. Przeskoczywszy ścianę lasu, tutaj mamy zagajnik, bardzo ładnie to wygląda, w miejscowości przejazd. No i dolatując do startowiska, wytracam prędkość, przyspieszyłem. No dźwięk tak jakby z drona. No i ląduję. No i moi drodzy, tak jak zdążyliście zauważyć, byłem w rejonie pionek, udało się, poprosiłem w powietrzu operatora FIS-u Warszawa informacja o możliwość wejścia i przelecenia północnym trawersem CTR-u Radomia. Udało się, także jestem bardzo zadowolony i zrobiłem dzisiaj godzinę 10 w powietrzu. Masełko, pakuję się, no i czekam już z niecierpliwością na czwartek. Do zobaczenia na chmielotach. Trzymajcie się, hej! No i dzisiejszego odcinka nadszedł kres. Dziękuję Wam serdecznie, że byliście znowu ze mną. Zapraszam do oglądania kolejnych materiałów, do subskrybowania. Dziękuję również za dokonywanie wpłat na tak zwane paliwo, na kawę wirtualną. Dla chętnych link pozostawię oczywiście jak zwykle pod filmem. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnego spotkania. Cześć!